Począwszy od 1979 roku, kiedy to do Krakowa wrócił Karol Wojtyła jako papież Jan Paweł II, a skończywszy na wizycie papieża Benedykta XVI, zapewnienie bezpieczeństwa było największym w historii naszego miasta wyzwaniem dla służb ratowniczych i porządkowych. Wielki szacunek należy oddać ludziom zaangażowanym najpierw w proces planowania i przygotowania, a później realizacji tych działań. Dzisiejsza wystawa to hołd dla tych wszystkich, którzy brali udział i przyczynili się do zapewnienia bezpieczeństwa przybywającym do Krakowa papieżom oraz milionom pielgrzymów. Z racji miejsca wystawy skupiamy się głównie na przedstawieniu pojazdów ratowniczych i innego sprzętu. Zapewnienie szybkiej i fachowej pomocy medycznej ogromnej liczbie pielgrzymów było już od pierwszej wizyty ogromnym wyzwaniem logistycznym. Oprócz krakowskiego pogotowia ratunkowego były zaangażowane wszystkie szpitale, ośrodki zdrowia, wojsko, harcerze, a po upadku komunizmu przyjęto pomoc od niemieckiej służby maltańskiej. Natomiast do zapewnienia opieki medycznej wybierano najlepszą dostępną w danym momencie karetkę reanimacyjną wraz z najnowocześniejszym sprzętem, a załogi były elitą pogotowia. Głównym zadaniem krakowskiej Straży Pożarnej było zabezpieczenie operacji lotniczych, to jest lądowisk papieskiego śmigłowca i całej eskadry towarzyszącej. Miejsca takie były wyznaczone na krakowskich Błoniach oraz na terenie zakładów Solwaj. Swoją ważną rolę odegrała też lotniskowa Straż Pożarna w Balicach, która była odpowiedzialna za bezpieczeństwo podczas uroczystości powitania papieży oraz ich odlotów do Rzymu. Podczas mszy na Błoniach oraz spotkań z papieżem na Rynku Głównym wyznaczone były również piesze patrole strażaków z podręcznymi środkami gaśniczymi. Byli to przeważnie kadeci szkół pożarnictwa oraz druhowie z krakowskich i podkrakowskich jednostek ochotniczych straży pożarnych. Imprezy o charakterze kościelnym charakteryzują się większym spokojem niż na przykład imprezy sportowe. Nie oznacza to zaangażowania mniejszej liczby służb policyjnych czy specjalnych. Za porządek w sektorach na krakowskich Błoniach odpowiadała kościelna służba porządkowa. Należy jednak pamiętać, że wizyty papieża to równocześnie oficjalna delegacja głowy innego państwa, Watykanu. Szczególną zatem rolę odgrywało zawsze Biuro Ochrony Rządu, BOR. Oprócz tego za przejazdy kolumny papieskiej były odpowiedzialne najpierw milicja obywatelska, a od 1991 roku policja. Mniej widoczna, szczególnie w okresie PRL-u, była służba bezpieczeństwa, będąca jednocześnie trzonem aparatu terroru władzy komunistycznej. Po pierwszej wizycie Jana Pawła II w 1979 roku nie zakładano, że papież kiedykolwiek do Polski wróci. Mylili się jednak. Rola Wojska Polskiego w zabezpieczeniach to na pierwszy rzut oka tylko działania logistyczne, dostarczanie namiotów wykorzystywanych jako szpitale polowe i punkty informacyjne. Formacjom wojskowym przypadało zadanie szczególnie ważne – transport i zapewnienie w razie konieczności szybkiej ewakuacji z miejsca zagrożenia. W tym celu na czas pielgrzymek utworzono tzw. eskadrę papieską. Najbardziej widoczne to oczywiście śmigłowce Salonki Mi-8S, a w 1991 roku Bell 412, na pokładzie którego podróżował papież. W operacjach pod kryptonimem Tiara i Perła brały udział śmigłowce milicji, śmigłowce wojskowe, głównie medyczne, policyjne, a w 2002 roku zaszczytną rolę zabezpieczenia medycznego papieża pełnił śmigłowiec Sokół Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem. Zapraszamy do odwiedzenia Muzeum Ratownictwa w Krakowie.